Przede wszystkim dzisiaj zrobimy sobie analizę filmu iPad Goat 5, czy 5 można byłoby powiedzieć. No właśnie dzisiaj zrobimy sobie analizę tego filmu, szokujący film. Wiele praktycznie tutaj znajduje się w nim ukrytych symboli, podtekstów. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. No właśnie, bo ten film po prostu zawiera mnóstwo praktycznie tutaj bardzo ciekawych. Elementów tych symboli. Wcześniej też analizowałem poprzednie wersje tych właśnie filmów. Natomiast o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na na w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, chcę od razu powiedzieć, że dzisiaj przedstawiam analizę, jeśli chodzi o symbole zawarte w filmie iPad Goat 5 czy 5. powinno się mówi w sumie, jak po angielsku, już tutaj czyta na początku, to potem też tą piątkę. Natomiast wcześniej przedstawiałem symbolikę dotyczącą poprzednich filmów, czy to jest film, który będzie zawierał. Wydarzenia, które wydarzą się w przyszłości, to zobaczymy. Natomiast rzeczywiście jest tam mnóstwo ciekawych symboli, które warto po prostu przedstawić, które warto tutaj zinterpretować po kolei. oczywiście ja to przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego. Na końcu pozostawiam wam do oceny, czy rzeczywiście wierzycie w ten film, tak? w to, co po prostu znajduje się w tym filmie, czy taki scenariusz będzie mieć miejsce na, na świecie. Od razu powiem, że dla mnie na przykład wydało się dziwne, że ten film praktycznie pojawił się. Nie wiem, czy on jest kontynuacją tych wcześniejszych filmów, czy to jest po prostu jakaś inna produkcja, bo wydaje mi się, że to jest inna produkcja, tak? Chociaż no tam studia to mogły, nie wiem, sprzedać prawa i tak dalej to. Natomiast nie wiem, czy ten film to po prostu nie jest jakby kolejna część, ale stworzona przez zupełnie inne studio animowane czy po prostu filmowe, jak zwał, tak zwał, tak? Natomiast no w każdym razie ten film tak się nazywa, tak? I należałoby go zinterpretować, bo też dziwię się, że on po prostu pojawił się na początku stycznia 2023 roku i teraz jak go analizuję, to patrzyłem, z tego co patrzyłem, to ma te raptem tam 5000 wyświetleń. No pewnie po prostu będzie miał zdecydowanie więcej, tak? No ale, no być może tak algorytm YouTube'a działa, tak? Ale po prostu dziwne jest to, że już jest luty, a powiem moim zdaniem tam, no to ludzie oglądają na całym świecie, tak? No więc tak. Jeśli chodzi o te ukryte symbole, przede wszystkim na początku pojawia się postać, tak, tutaj tutaj no przede wszystkim Jezusa, tak, na krzyżu. Chociaż ta postać po prostu jest tutaj dosyć dziwna, bo ona ma z tyłu rogi. Pojawia się też po prostu tekst, także jest fałszywy Mesjasz. No wiadomo, to są odwołania praktycznie tutaj, jeśli chodzi o religię. Odwołanie do kościoła katolickiego, no ale tutaj też jest to bardzo symboliczne, tak, ten tekst fałszywy Mesjasz i po prostu też te rogi, które po prostu miałby, no, świadczyć, tak, czy tam tak, rogi mogły świadczyć praktycznie o postaci diabolicznej, no fałszywy Mesjasz, tak, to też motyw, który często właśnie pojawiał się w tych filmach, w filmach iPad God, tak. Kolejna sprawa to tutaj, ja będę raczej po prostu to mówił chronologicznie, aczkolwiek czasami mogę po prostu przeskoczyć, tak, bo mam jakby tutaj jakby spisane poszczególne punkty, o których chciałbym powiedzieć, bo przecież nie zapamiętałbym tego wszystkiego. Oglądałem ten film i wypisywałem sobie po prostu po kolei jakby te symboliki, które zauważyłem i teraz to poddam analizie. Jestem też ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, napiszcie w komentarzach, tak, to nie jest powiedziane, że moja interpretacja jest wyłączna i prawdziwa, tak, być może po prostu wy na coś uwagę, na co ja nie zwróciłem uwagę ale prawda jest taka, że ten film trzeba byłoby obejrzeć pewnie z kilkanaście razy, tak, żeby, bo za każdym razem można znaleźć jakiś inny element, bardzo jest dużo jakby tam tych symboliki. Wydaje mi się, że nawet po prostu bym powiedział w ten sposób, że ten film jest przeładowany tą symboliką w porównaniu do po, poprzednich filmów, tak, że on jest po prostu, aż po prostu za dużo jest tych symboli w tym i, i też takich jawnych, niektóre rzeczy powinny być bardziej subtelne, bardziej niedomówione, czy więcej po prostu człowiek powinien się nasilić, żeby domyślił się, no bo na przykład pojawia się postać tutaj Putina, tak? Putin, który ubrany jest tutaj w mundur i stoi po prostu przy pulpicie z czerwonym guzikiem. Oczywiście to wskazuje na to, że po prostu guzik atomowy, że może dojść do użycia broni nuklearnej, broni atomowej. Kolejna sprawa, to mamy też po prostu tutaj, tak, na początku tego filmu pojawia się po prostu tutaj odwrócony pentagram, tak. Jeśli, znaczy, pojawia się piątka jako pentagram, i potem odwrócony pentagram. Ten pentagram jest odwrócony w cieniu, tak jak się po prostu na to patrzy. Zresztą tu też jest ciekawa, bo. Nie wiem, czy to jest taki zabieg celowy w tym filmie, czy po prostu jest to przypadkowe, bo tam jakby klatka nachodzi na klatkę, a więc w momencie, kiedy się pojawia ten Putin z tym guzikiem, czy ten jest po prostu na jazd kamera ten guzik czerwony, to tam jest ten szpędem pentagram, więc można byłoby odczytać, że w środku tego pentagrama, pentagramu znajduje się właśnie ten guzik atomowy. Dosyć ciekawa sprawa, tak? Natomiast no, tutaj są dwie odmienne sprawy, bo pentagram, tak, w takiej kwestii praktycznie wróżbiarskiej. On ma taki, jest po prostu, jakby ma taki charakter ochronny, natomiast odwrócony pentagram ma symbol satanistyczny, tak? To są jakby dwie odmienne sprawy. A tutaj się pojawia i to, i to. No i kolejna sprawa to właśnie pojawia się ta postać, jeśli chodzi o tego tam człowieka, tak? I następnie nie ma on tam głowy, a zamiast tej głowy są media społecznościowe, czy też ikony popularnych mediów społecznościowych dzisiejszych, tak? No i ten człowiek tam po prostu jest patrzony, ten telefon komórkowy. No to jest oczywista sprawa tak, że ci młodzi ludzie dzisiaj są kompletnie za. za za po prostu, ich umysły są zajęte przez te media społecznościowe, aczkolwiek ja też bym tego nie krytykował, no bo to jest jakby normalny element życia, tak, no to tak samo można byłoby powiedzieć, nie wiem, w latach 80. czy 70. ludzie mieli głowy kompletnie zajęte przez telewizję, tak, bo to wtedy była telewizja, ale dzisiaj jednak rzeczywiście te media społecznościowe są na każdym kroku, tak, kiedyś taki widziałem kapitalny teledysk, nie wiem, czy to nie był teredysk Palucha, tak, tutaj z Poznania, który pokazywał, że na tym teredysku byli ludzie w kościele i ci wszyscy po prostu wierniej patrzyli w telefon, tak? No idealnie to po prostu od, odzwierciedla. Wszędzie praktycznie dzisiaj ludzie mają ten nos w telefonie. Z jednej strony, no takie, takie są czasy, tego człowiek nie, nie, nie oszuka, a z drugiej strony to bardzo mocno kształtuje po prostu ich myślenie, tak? Na przykład dzisiaj każdy młody człowiek, czy wielu z nich chce, po prostu chce być influencerem, tak? Więc pojęcie kompletnie po prostu nieznane dla starszego pokolenia, czyli chce być po prostu człowiekiem opiniotwórczym, tak? Kreować trendy, podpisywać kontrakty reklamowe, pokazywać jak żyje i tak dalej. Natomiast no, nikt nie chce wykonywać jakby zwykłej pracy, tak? Natomiast tak, no to, to też jest praca, ale mówię jakby taki zwykłej w sensie, no być fryzjerką, pielęgniarką, czy po prostu kierowcą, czy budowlańcem, prawnikiem, lekarzem i to Dobra. Potem mamy tak. Elementy, które się pojawiają, no to praktycznie mamy tutaj tego Putina. Pojawia się też po prostu tutaj flaga Rosji. Pojawia się symbol trupi, trupów, tak? No to wiadomo, że po prostu, gdyby doszło do wybuchu bomby, no to praktycznie tak będą, będzie mnóstwo trupów. Potem, jeśli chodzi o tą postać, to w jej oczach pojawia się litera SOS. To wiadomo, wołanie o pomoc, o, tak? Tutaj w sytuacji już takiej po prostu podbramkowej. Następnie. W tym oku też można dostrzec wybuch rakiety atomowej, a dokładnie grzyb atomowy. Pojawia się też zniszczona piramida egipska, która jest w tle właśnie tej postaci, ta, która zapaczona w ten telefon, więc jak ona by nie zwraca w ogóle na to, co się dzieje, że piramida egipska ulega zniszczeniu. Też jestem ciekawy, czy to jest po prostu tak dosłowne zniszczenie, gdyby doszło do konfliktu życia, na przykład broni atomowej, czy to też jest takie zniszczenie metaforyczne, tak? Bo ta piramida wiąże się ze starożytnością, zwierzeniami, co będzie mieć też znaczenie w kolejnej po prostu. Części, jakby interpretacji tego filmu. Potem się pojawia ziemia, kula. I praktycznie mamy tutaj kilka wybuchów atomowych, jeśli chodzi o tą Ziemię. Pojawia się postać z tyłu, praktycznie tej kuli, co mogłoby wskazywać, że tutaj jakieś istoty pozaziemskie miałyby to po prostu obserwować, co się dzieje. Następnie, albo jakieś postacie na przykład poleciały w przestrzeń kosmiczną i zdążyły przed po prostu wybuchem tej bomby atomowej. Następnie pojawiają się postacie kosmici, kosmitów, tak, czy istot pozaziemskich. Następnie ten postać tego kosmity, nie Pozwala, powstrzymuje tutaj Putina przed tym, żeby on nacisnął ten guzik, i to jest też dosyć ciekawa sprawa. Bo on wcześniej naciska ten guzik, potem go powstrzymuje. Być może to będzie spowodowane tym, że Putin zrzuci bombę atomową, ale na przykład nie o takim skali rażenia po prostu globalnej, chociaż każda bomba atomowa ma skalę rażenia tak mniejszą, czy też większą, pośrednio dział, wpływ. No ale na przykład bomba atomowa, która może zniszczyć dany region, czy też miasto, tak, a nie zniszczy na przykład pół świata. On może w ten sposób chodzić bardziej. Następnie tutaj mamy też. Tutaj Putina i tą postać, tego właśnie Kosmite, i pojawia się też na pulpicie, po prostu, przy, przed tymi dwoma osobami tabliczka z napisem, tak? To jest chyba w języku rosyjskim i chyba w języku greckim albo tureckim, nie wiem dokładnie, jaki to był język, nie znam tych języków, więc moglibyście napisać, co tam po prostu się znajdowało, ale ja bym na przykład powiedział, gdyby to był język turecki, to byłaby ciekawa sprawa, bo wiemy o tym, że była próba, właśnie, dialogu, jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę na terenie. Turcji. Więc to, to mogłoby być symboliczne, że właśnie ta osoba, która powstrzymuje Putina, to, mo, no znaczy nie mówię, że to byłaby na przykład, że byłby to Erdogan, czy na przykład Turcja, tak, ale na przykład ta tabliczka to mogłaby symbolizować, że powstrzymuje, ma dość do rozejmu, no ta tabliczka z napisem na przykład tureckim, jeżeli to jest w ogóle tak, alfabet turecki zdania po turecku, mogłaby wskazywać, że taki pokój mógłby zostać za, zawarty, podpisany na terenie właśnie Turcji. Yeah. <sighs> No, i potem mamy kwestię kolejną, taką, że pojawia się praktycznie tutaj, tak, pojawiają się po prostu kursy tree, czyli po prostu przeklęte drzewo. Tak, jest to nawiązanie do Biblii. Pojawiają się bogowie grecy z nazwiskami różnych postaci: Sorosa, Rockefellera, Rothschilda, Windsora. No to jest oczywiste, też po prostu pojawiają się różnego rodzaju teorie spiskowe, które też przedstawiam na moim kanale dotyczące właśnie tych rodzin, tych po prostu, no, tych rodzin, tych nazwisk, tak, jak, że oni by mieli po prostu kontrolować świat, mieliby po prostu wpływać bardzo mocno na świat. Następnie pojawia się okrągły stół, na tym stole praktycznie są, zasiadają cztery osoby, jest kamera z góry, gdzie pojawia się krzyż, tak, to prawdopodobnie jest krzyż zakonu Templariuszy. Tu też jest ciekawy po prostu wątek, ponieważ zakon praktycznie Templariuszy posiada takiego świętego grala, tak, czyli po prostu informacja, tak, na temat tego, praktycznie na, na temat całej po prostu jakby linii potomków od Jezusa, tak? No taki, tak mówią po prostu jakby tutaj te teorie spiskowe. No i później ten krzyż zakonu Templariuszy nagle zmienia się w wieżę Eiffla. No, i to wieża EFRA może symbolizować tutaj właśnie symbol nauki, praktycznie tej wiary, potęgi jakby nauki, co mogłoby właśnie wskazywać, że dzisiaj te zmiany, które dokonują się cywilizacyjne, dokonywane są pod płaszczykiem właśnie nauki i wiary, tak. Że one nie muszą dokonywane być po prostu jeśli chodzi o działania militarne, jeśli chodzi o myślenie społeczne, tylko dokonywane jest po prostu pod płaszczykiem nauki i wiary. No, i my jesteśmy przekonywani, tak, do pewnych na przykład rzeczy, że po prostu mamy w taki czy w inny sposób. I to jest wszystko podszyte jakby kwestiami tutaj naukowymi, natomiast czy rzeczywiście tak zawsze to jest po prostu skuteczne i dobre dla nas, to jest jakby inna sprawa, tak. No na przykład kwestia jest wydłużenia wieku emerytalnego, bo na przykład ludzie żyją coraz dłużej, tak, i to, że co, żyjemy coraz dłużej, no to już zostało stwierdzone naukowo, ale czy rzeczywiście ludzie chcą po prostu dłużej pracować, no to już jest inna sprawa. No więc pytanie, czy rzeczywiście nauka i wiara zawsze jest po prostu korzystna dla człowieka, zawsze dla działa w jego, dla jego dobra, tak, czy na przykład jakieś inne macki, ludzie wpływowi tego nie wykorzystują na świecie, czy jakieś po prostu właśnie osoby. Następnie, czy grupy nacisków. Następnie mamy tutaj naukowca, który pojawia się w laboratorium, z tyłu jest napis SARS, potem pojawia się z tyłu też człowiek, drgawki, no tutaj tego nie ma co po prostu tłumaczyć, tak, to jest bardzo wymowne, bardzo dosłowne nawet bym powiedział w ten sposób. Następnie mamy człowieka, który się pojawia w mężczyznę, który się pojawia w stroju, w mundurze i ma ono sobie dwa e, symbole, a więc symbol Izraela i Irana. Iranu, tak? I następnie po prostu pojawia się kobieta. Niektórzy odczytują, że tą kobietą mogłaby być po prostu Maryja, jakaś młoda, ładna kobieta z twarzy, tak? Która ma po prostu tutaj tak włosy zakryte jakimś tutaj materiałem. No i tak następuje po prostu jakby te morderstwo tej kobiety. Widzimy, jak ta kobieta się praktycznie osuwa i prawdopodobnie ten mundurow za to jest odpowiedzialny. No i pytanie, czy to nie oznacza praktycznie, że dojdzie do jakiegoś sabotażu, do jakiejś fałszywej operacji? Tak, podpała pod, pod, na przykład fałszywą flagą. Czy taka sytuacja nie będzie mieć miejsca? Wiemy tutaj, że Izrael z Iranem ma ze sobą praktycznie napięku. Być może jakaś sytuacja doprowadzi do tego, że w końcu. Znaczy w końcu po prostu, tak, jakby do, do, ta sytuacja doprowadzi do tego, właśnie, że tutaj dojdzie do wybuchu wojny, tak. Znaczy nie mówię w końcu, jako cieszę się, tylko że po prostu, jakby cała ta sytuacja nerwowa, tak, jakby e, e, moment ostateczny to będzie właśnie zabójstwo jakiejś kobiety, istotnej z punktu widzenia, nie wiem, po prostu Izraela czy też Iranu, które doprowadzi do tego, że właśnie dojdzie do wybuchu wojny, tak. No, ja tam jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek wojny e, i działań militarnych, oczywiście, tak. Natomiast tutaj mamy też po prostu, pojawiają się to właśnie tutaj też, pojawia się też po prostu protest ludzi, tak, którzy niosą transparent, transparent w języku angielskim, że ludzie są przeciwko. Globalizacja, dokładnie rodzin, tak można powiedzieć, globalistycznych bardziej bym powiedział w ten sposób, że rodzin, które mają ogromne firmy, kapitały na świecie, na przykład bankierów, czy rodzin, które mają po prostu korporacje, holdingi, kontrolują światem, tak? Po prostu, że oni skupiają jakby większość pieniędzy na świecie. My mamy do czynienia z globalizmem, tak? Z, z tym, że po prostu firmy są takie wszędzie, takie same, na przykład jak danej sieci i że na tym zarabiają konkretne rody, rodzin, i tak. I tak dalej. na przykład jest tutaj protest społeczny. Kolejna sprawa to jest sprawa, że mamy też po prostu symbol dolara prze, przekreślonego. Oni mają na tym transparencie. No, ten symbol dolara, dolara po prostu tak to też pokazuje, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, być może upadek gospodarki amerykańskiej. O tym też mówi Jasnowic Jackowski, potężny kryzys ekonomiczny. Potem mamy praktycznie tutaj symbol islamu. Pojawia się też Unia Krajów Islamskich, a w środku znajduje się Turcja. To też jest ciekawa sprawa, czyli Turcja, jakby miała być na czele takiej Unii. Tak, krajów islamskich. Wiadomo, że Turcja chce po prostu, ma takie ambicje, tak, żeby po prostu mieć głos decydujący i w Europie, i w krajach praktycznie tutaj, tych arabskich. Natomiast, czy rzeczywiście tak będzie, to zobaczymy. No, a przecież Turcja jest w NATO, tak? Czyli po prostu tutaj, no, Turcja tak naprawdę kogo by popiera, kogo, dla kogo byłaby sojusznikiem. Potem mamy z kosmita, kosmita, który podchodzi do takiego człowieka, który siedzi sobie na krześle takim krzostu, jakby wyglądał, jakby był jakiś król. Być może to jest jakiś przywódca polityczny, ma też maskę. Co ciekawe, ta maska może po prostu świadczyć o tym, że ten kosmita go tak zrzuca tego, z tego stołu, z tego krzeseła, uderza go w twarz. To też może pokazywać, że maski opadają, że politycy mają właśnie te maski. Ten człowiek jest. Po prostu w garniturze, a kosmita go po prostu rzuca z tego piedestału, czyli to nie wcale po prostu, na przykład, politycy decydują, rozdają karty na świecie, tylko po prostu um, tutaj, na przykład, istoty pozaziemskie, które to wszystko obserwują, chociaż nie muszą mieć takiego fizycznego wpływu na każdego polityka, to na przykład świat zmierza w tym kierunku, w którym oni chcą, tak? To jest oczywiście taka teoria, tutaj tak po prostu zgodna z wieloma teoriami, teoriami spiskowymi, tak, że kosmici to jest rozwinięta cywilizacja i oni po prostu przyglądają się nam, jak my tu funkcjonujemy, że pojawiają się, ale nie chcą ingerować, nie chcą zmieniać po prostu w rozwój, tak, naszej planety, o ile ona rzeczywiście się rozwija, tak, czy nie nie prowadzi do samounicestwienia. Samo Natomiast y, potem mamy sytuację z tego, tego typu, że pojawia się szachownica, tak, jeśli chodzi o właśnie tego, e, tego polityka, który został stracony, no to też jest symbol iluminatów, e, tak, e, potem pojawiają się praktycznie tablica, jeśli chodzi o starożytny Rzym, ona jakby zawiera hieroglify, pojawia się tam też element, e, czy po prostu wąż, tak, no wąż to zawsze po prostu kusił na pokuszenie, tak.